Te informacje zachowuję tylko dla siebie. Okej. I kiedy ty sobie grzebiesz w tych papierach, a ty szukasz śladów, przyjeżdżacie z Majsielem. No i ciągle podekscytowany, tłumaczę mu, żeby uważał w progu, bo tam jest pułapka, na szczęście ją anulowałem, ale dalej trzeba uważać. Tam wspominam, że będę pisał pismo o odszkodowanie do policji, że i do zarządcy tego budynku, że to nie zostało zabezpieczone. No i tam cały taki wywód. Tak, jak najbardziej będę uważał. Dzień dobry Państwu. No tam wspomniałem też po drodze o tej księdze, tak, że trzeba ją przeczytać w pilnie. Pan Goldberg. Filcz. Malcolm Filcz. Bardzo mi miło. Anna Rycz. Miło mi. Bardzo mi miło. Tak jak pan widzi, zastaliśmy sytuację nieco... No. Tak, widzę. Tylko, że... Wie pan, no... No dobra, no mogę zbadać te trupy, ale... Jezu, ile one tu leżą? Z 8 lat? Nie wiem, to pan jest ekspertem. Proszę czynić honoru, że tak powiem, w domu. No dobra. Majsiel klęka przy trupach. Obserwuje je, jak on to robi. Chwilę je bada. Tutaj spojrzy, tutaj odsłoni jakiś fragment. Generalnie ten ewidentnie umarł od postrzału. Albo przynajmniej został postrzelony na krótko przed śmiercią. Bo tutaj w tej kości mamy dziurę. Ewidentnie rana postrzałowa w kości. I w czaszce to też może być rana postrzałowa. Ale ten drugi, on nie ma żadnych widocznych na kościach obrażeń, więc nawet no, nie mogę przypuszczać, jest tyle różnych możliwości śmierci, które mogły go spotkać, że nie ma co zgadywać. Może toksykologia później... Co? No nic. W każdym razie, no dobrze, dobrze, no tak czy siak muszą państwo to zabezpieczyć. Ale bo państwo Smith przyprowadzili pana tutaj nie tylko ze względu na te dwa szkielety. Podaję księgę. Podobno zna pan łacinę. No znam. No w czym mogę panu pomóc? Mógł pan spojrzeć na to? Jasne. Ostrożnie. O, stara. Tak wygląda, rzeczywiście. Ręcznie pisana. Atrament kalifornijski. Się znam. Nie, mi to wygląda na jakieś brednie, powiem wam, że Jezu, co to ma w ogóle być, jakieś zaklęcia? O pokaż. A jakieś związane z elektrycznością są? Nie, zaklęcia. Zaklęcia to jakieś pierdolki. To jak zaklęcia, no, to nie ma co w takim razie. Nie, powiem wam, że jakieś bujdy. Bójdę. No. Co tam ją kitrasz? Daj! Ja przypilnuję. Ja mam świetną torbę wodoodporną na wszystkie księgi, właśnie w niej będę trzymał takie rzeczy. No nic, dziękujemy za pomoc, bo to tak jakby poza pracą. Tak, tak, ja myślę, że powinniśmy już iść. No, też mi się tak wydaje. No, nie ma co siedzieć w krypcie. Podrzucicie mnie do pracy z powrotem, mam nadzieję. Tak, oczywiście. No, to ruszamy. A są jakieś nowe trupy? Może niepełnosprawne? Albo zabite nożem kuchennym? Szukamy nieboszczyka zabitego nożem. Nie, nic takiego ostatnio do nas nie przyszło. A niedawno? Po co wam nieboszczyk? Nie wiem, a słyszał pan o tym samobójstwie w domu Corbenów? Nożem kuchennym? 4 lata temu? Korbitów, nie przepraszam. 4 lata. Tak, była taka sytuacja. To o tego trupa mu chodzi? Tak. Koniecznie. Może być ten. Pan Smith akurat ma doskonały zmysł dedukcji. Tak, zapewne o niego chodzi. Nie no, to było 4 lata temu. Nie trzymamy trupów w kostnicy tak długo. To samo im mówiłem, nie wierzyli. No ale dokumentacja już chyba tak. No dokumentację mamy, ale to jest zwykła dokumentacja po samobójstwie. Jedno
jeśli dobrze pamiętam, to było precyzyjne cięcie po gardle i nic więcej. Zaraz. No poderżą sobie gardło. Tak, ale na tyle, ile ja mam doświadczenia, ludzie z reguły trzęsą im się ręce, kiedy to robią. Tym bardziej to dosyć trudny rodzaj popełnienia samobójstwa. A pani Smith, pan Smith, to możliwe? Znaczy, no poderżą sobie gardło? Ja nie wnikałem, chłopak był sobie w domu, o tym muzyku, który stroną od wiolonczeli uciął sobie palce i się wykrwawił na śmierć. Jak on się nazywał? Da Vinci? No to był Davidos. Davidos? Davidos, tak. A to nie było ucho i to nie był ten malarz? Proszę pana, ale co pan w ogóle za jakieś brednie? Co pan muzyków znasz? Nie, absolutnie, proszę mnie znać. To jest daleki znajomy, krewny z Berlina. Tak, od strony ciotki. Dużo gadam po prostu. Wszystkie można się zabić. No dobrze, a no, macie tam coś jeszcze o tym chłopaku? Nie. A trzy kaleki martwe? Nie martwe. Trzy martwe kaleki. Dzieci. Ale że tak naraz? Nie wiem. Nie no, tutaj trochę martwych kalek mieliśmy, ale... Ale kaleki często umiem. Dobra, po prostu podrzućcie mnie do pracy, bo się spieszę. Nie. A pamiętasz, Mikkel, jak się nazywał ten chłopak, co potężno sobie gardło? Ale pamiętam. Macie gdzieś to w papierach. Gdzieś mamy, ale musiałbym tego poszukać, a nie mam teraz czasu. No, możesz nas wpuścić do... O nie, nie. Do policyjnych archiwów nie mogę was wpuścić. No ale popatrz, no ja jestem detektywem, oni są... Dobra, Majsiel. Odwieziemy cię i tyle. I następnie jedziemy do tego domu, tak? Pana Korbita. Muszę trzeba tam zaprosić. Mi tam by się przydało. Może by? No. Co ty? Kanadyjczyk. Jedźmy już. Nie wiem, czy Majsiel, ten Kanadyjczyk myśli, że będą płacili, ty będziesz mu płacił za to, że znaleźć ciała. Ale... Nie ma znalezionego za znalezienie ciała, prawda? Ale wiecie, że on nie wygląda jak Kanadyjczyk, prawda? Tak, bo jest Irlandczykiem. Właśnie. No właśnie. Oni się znają. Ale nie, nikt nas tu nie rozumie. A, Majsiel, dobra. Mniejsza z tym, kim on tam jest. Odwieziemy cię oczywiście. Drodzy Państwo, to jest pan Malcolm. On ma imię i mówimy, jakby go nie było. Przepraszam, nie słuchałem przez chwilę. Uczyłem, więc, nie wiem, czy to o mnie było? Nie, o nim. A, przepraszam. Nie, to, mam myśli pogrążone gdzie indziej. Rzeczywiście. No nic. Misiel? Misiel, tak. A, no dobrze, Misiel. Dzięki w takim razie. Wyjmuję, nie wiem, $5 za ten. Dzięki. Twoją współpracę, a w razie myślę, że jakbyśmy się chcieli dostać do archiwum, może by się jakoś tam... Do policyjnego? Nie ma opcji. No. Chyba, że zatrudnisz się w policji. Nie, ja mam standardy. Niskie, ale mam. No Misiel, chodź już po tam. Po prostu mam za niskie standardy, przecież mówię. A, rozumiem. No i my tam odprowadzamy Misiela do samochodu. Miło było pana poznać, do widzenia. Nawzajem. Odwozimy go do Adolfa, zostawiamy mu posiłek za to, że się zmęczył i odjeżdżamy, bo akurat było bliżej niż do komisariat policji, strugając głupków, że nie wiedzieliśmy, o co mu chodzi. No i wracamy szybko z powrotem. Staram się być poważny. Dobrze, okej. Okay. No dobra. Która jest godzina, tak mniej więcej? Tak w grze. W grze. Jest w okolicach 5 po południu. Już jest 5 po południu i ja ciągle dobra. Robię! A od 7 do 5 cały dzień tam spędziliśmy. To pojedźmy do domu Korbitów. Tak, wam tak błyskawicznie, że nie poczuliście upływu czasu. Może jakiś obiad? Jedzenie? Koniecznie! Świetnie, gdzie zapraszasz? Gdzie mnie zabierzesz? To może zamówimy do Korbitów, żeby nam przywieźli. Ten Chińczyk tutaj obok jest, nie? No ciekawe, skoro stawiasz to? Czy duchy lubią? Tam pieniędzy, no, nie, tak, dla duchu też coś weźmiemy. Aha,
Panie Smith, zjadłby pan chińszczyznę? Tak, tak, pojedziemy do Alfreda. Proszę? Nie, tu jest świetna knajpka. Chuan. Pan, tak. A on nie jest Wu? Chuan Wu. A to jak? Że Chuan Wu. Jedziemy do Alfreda? Pójdźmy do tego Wu. Chuan Wu daje świetne pierożki. I makaron. Od razu tam widzę, wyciągam portfel. I będziemy mogli sobie na swobodnie porozmawiać. Idziemy do tego Chuan Wu naprzeciwko, tak? O, otwieram drzwi. Panie Chuan Wu, pierożki dla moich towarzyszy i dla ducha. Nie wiem, jakie duchy jedzą, więc lekkie niech będą. To jest ten Chuan Hala, ale oddechę dole. Tu lek byli machina. Witaj, panie Chuan. To są dzień dobry. Coś byśmy zjedli. Cię dla pana. Co ty ma wymowy? Co ty w ogóle odpalasz? Co ty jest za baniano w ogóle? Panie Wu, dla mnie to co zwykle. Dobrze. Jest coś do przebukania. Gardła z pracy. Na wynos, bo się śpieszymy. Na wynoś. Dobrze. Nie. Tutaj, na miejscu. Musimy przedyskutować. Podsumować parę faktów. Tak. Na wynoś na miejscu. Na wynos dla ducha, przecież go tu nie ma. Oczywiście za niego zapłacimy. Nie ma pewnie swoich pieniędzy. No, mogą być pierożki. Pierożki dla ducha. Na wynoś. Lekkie, tak. Dobrze. Dobrze. Drodzy państwo, w takim razie. Z zebranych przez państwa. Wiesz, widelcem jeść, bo to jest naprawdę. W chińskiej krajpie widelcem? No przecież nie potrafisz ewidentnie jeść pałeczkami. Tak jesteśmy troszkę zdegustowani, bo... Co to ma być? Przykładając baterię do tego, to się nie smaży. Ale... Nic nie szkodzi, bo to już jest zrobione. W związku z czym... Łastowina. W związku z czym, prawdę powiedziawszy, jako prywatny detektyw z długim doświadczeniem, w końcu mam już 25 lat, to wszystko nie ma sensu. Nie, wszystko jest powiązane. To wszystko nie ma sensu. Nie, wszystko jest powiązane. Znowu się zgubiła. Tak. Ja pani wszystko wytłumaczę. Dobrze. W 1878 był pożar, którzy wywołali Kanadyjczycy. Następnie przez ten pożar z Quebec do Luizjany przeprowadzili się państwo. Prawdopodobnie mieszkali na Półwyspie Labrador w tej francuskojęzycznej części, gdyż tam później było wspomniane, że są Francuzami. Oszaleli z tego powodu w 1914. Ponieważ mieszkali w Quebecu. Tak. Aha. To jest stresujące. Byliśmy tam raz. Większość osób nie znała angielskiego. Ja byłem strasznie zestresowany tym. Aha. Tak. Tak, że zrobiły mi się żylaki na stopach od tego. Tak, że tak. Co mówisz? Tak, też miałem te żylaki. Oni też mogli je mieć. Tak. Dlatego jednym ciosem noża zabili się. Następnie przybył pan Mac Francuz. Mac Tran. Nieważne, to nie ma znaczenia, bo on się i tak wyprowadził, bo tam coś jest nie tak. Tam trzeba pojechać, wprowadzić się tam. A wprowadzić pan się tak chce. Powinniśmy kupić ten dom. Wszystko trzeba zobaczyć, oczywiście. To tak rozwiązałoby problem mojego klienta. Ale po wprowadzeniu. Bo my nie rozwiążemy sprawy. Będziemy niekompetentni, jeżeli rozwiążemy swoją sprawę. Pierw musimy rozwiązać cudzą sprawę, a dopiero wtedy tak kupić jest ten dom. Aha, rozumiem. Ten artykuł na pierwszej stronie. Tak. No ten O'Brien, czy jak on się tam nazywał, ten gazeciarz, obiecał nam artykuł na pierwszej stronie. Uważam, że po zjedzeniu powinniśmy jak najszybciej udać się do domu. Ja także. Tak, musimy rozejść się do tak, domu. Tak, do pana Corbita musimy go odwiedzić. A to nie był Corbett? Albo Corbett. No tak, pan Malcolm, który jest Irlandczykiem, kochanie. Irlandczykiem! Irlandczykiem z Irlandii, z Europy. Nie Kanadyjczykiem. Nie. Irlandczykiem. Irlandczykiem. Ale nie jest rudy. Tak? Myślałem, że dlaczego ty nie jesteś rudy? Mój dziadek był. No dobra.
To rzeczywiście. Nie wszyscy irlandczycy są. Dużo wyjaśni. Dobra, dobra. Do rzeczy, kochani. Po prostu zjedzmy i jedźmy. No już. Ja tam szybko jemy, wręcz jakby na wyścigi. Zaraz, zaraz. Państwo chcą jechać teraz? Po, tak. Wieczorem. Tak. Jak będzie ciemno. No jeżeli jest tam duch, to przecież nie wyjdzie, jak będzie jasno. Drodzy państwo. A ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa fakty. W 1880 doszło do krwawych wydarzeń w tym domu. 34 lata później doszło do ponownych krwawych wydarzeń w tym domu. W międzyczasie, 4 lata później, pewna rodzina nie doszło do krwawych wydarzeń, bo się szybko wyprowadzili. A mnie to trochę niepokoi. No i? A chcesz mi powiedzieć, że ty wierzysz, że tam coś jest? Może inaczej panu są to rzeczy, przedstawię. Są rzeczy, które antykwariuszom nawet się nie śniły. Ja panu to inaczej przedstawię. Wie pan, z którego roku jest ten dom? Nie. On był tutaj, zanim ja się tu przeprowadziłem. I zanim mój sąsiad, który tu mieszka od urodzenia, również się tu przeprowadził. Czyli jest stary. Jak jest stary, to są w nim stare książki, których nie zabrali ci ludzie. A dlaczego? Bo wyprowadzili się w pośpiechu. Właśnie. I powiem panu... I powiem panu tak. Jak kupimy ten dom, wszystkie książki, które w nim będą, będą pana. Ale pod warunkiem, że pojedziemy tam jeszcze dzisiaj wieczorem. Jeszcze dziś wieczorem. No... Ty kiedy jedziemy? Sobie żartujesz? Nie, no dałem się namówić, no. To jakiś punkt zaczepienia, no. Ma rację. Jak coś straszy, to będzie straszy po nocach, nie w ciągu dnia. No jak nie? Jak chłopaka odwieźli normalnie w ciągu dnia. No, to jak, kochanie? Tak, kostnice są czynne całą dobę. No, mamy 18, przynajmniej. Dokładnie. Może mój zegarek coś źle działa. Przecież ja robię to ruszamy. Dobrze, no. Dobrze. Już tam bierzemy na wynos dla ducha. Dziękujemy. Do widzenia. W imieniu ducha. Co ty robisz? Weź się uspokój. Tym też ma wadę głowy? Przecież ty nie umiesz chińskiego. Chcesz mi popsywać. Ale się rzekałem. Jego wyobrażę, nie rozumiesz? Nie, zobacz, jaki zadowolony. Tak, grozi ci pięścią, jest bardzo zadowolony. Pan Wuhan chyba nie wie, że on nie zna chińskiego. Może pan Wuhan nie jest Chińczykiem, tylko Wietnamczykiem. Może też go nie zna. Zapamiętałem parę słów. Boże, nie wiem, co ona oznaczają. Daj się spokój. Naprawdę. Dobra. Patrzę. No i jedziemy do domu. Tak, pana kapitana. Wyjeżdżacie do domu.